Dzień dobry, witamy Was serdecznie ze Słonecznego Zakynthos. Mamy wtorek, 15 sierpnia, niedawno przylecieliśmy i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jaką temperaturę wody ma morze aktualnie tutaj, jaką temperaturę wody ma basen. Pokażę Wam też plażę nieopodal naszego hotelu w miejscowości Kalamaki, bardzo blisko od lotniska, także plaża fajnie. Kareta. Plaża Kareta, tutaj właśnie żółwie kareta, czyli znak Zakynthos, składają jaja i podobno można je tu spotkać. także zobaczymy, wchodzimy właśnie na plażę, jest godzina tutaj akurat chwilę po 17, także zapraszam Was na film. Cześć Gosia, pozdrawiamy, dotarliśmy na Twoje ukochane Zakynthos i zaczynamy zwiedzanie. Dzięki za wszystkie wskazówki. Będę właśnie je analizować i coś będziemy odkrywać. Tak, musimy pójść na miasto, zobaczyć czy tam właśnie, gdzie samochód wypożyczyć, gdzie pojechać. Także dzięki jeszcze raz i lecimy. Plaża wygląda w ten sposób. O, może mi się uda jeszcze uchwycić lądujący samolot, bo właśnie to lotnisko jest naprawdę blisko. Też tak przed chwilą lądowaliśmy. No, bardzo ładna, piaszczysta plaża wygląda. Tutaj niby są takie właśnie miejsca, gdzie te jaja są złożone, albo mogą być złożone. Podejdźmy zobaczyć, jak to wygląda, co tam jest napisane. Są, rzeczywiście. Rzeczywiście są tu jaja żółwie. Wow! Ale, widziałaś? No jaja żółwie to są. Wow! Wygląda jak kiwi. A to są chyba te właśnie jaja żółwie. Czekaj, tutaj też jest drugie. No i są takie same, zobacz. Takie same są, widzisz? Ciekawe. Co to? Aha, no dobra, no co to jest napisane? Protected Loggerhead Citadel. Aha, że no nie wiem. Nie wiem do końca. Ciekawe. No nie wiem. Plaża piękna, piaszczysta. Aha, no tak. Plaża piękna, piaszczysta. Są leżaki. Idziemy sobie tam na bok. Tak, są jaskinie, leżaków nie będziemy dzisiaj brać. Na pewno, bo jest późno. Idziemy zobaczyć, jak to tam wygląda. Cóż, czas na sprawdzenie temperatury wody w morzu. Zobaczmy. Plaża jest naprawdę przyjemna. Dla rodzin z dziećmi myślę idealna. Łagodne wejście. Piaseczek, są jakieś skały. No i woda wydaje się być ciepła, tak jak się trochę wszedłem. Dobra, wyciągam termometr i sprawdzamy. O, tam ona się dalej nawet ciągnie. Rybek trochę pływa. Zobaczmy. O, jaka ciepła. 31 stopni. 39. Strasznie ciepło. Ciekawe, czy tam dalej też jest tak ciepło. Podejdę kawałek dalej. No ale rzeczywiście, wchodzi się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Podejdę kawałek dalej. Już mam tak wodę do pasa prawie. Ale łagodne wejście, naprawdę. Dla rodzin z dziećmi super plaża. Bardzo polecamy. Miejscowość Kalamaki. I tutaj właśnie znajduje się ta plażyczka. Wrzucę Wam opis, w opisie link do tej plaży. Tak, 30 ponad stopni, 30,5 to pokazuje. 36, także o, zalało mi cały ten moment. Także bardzo, bardzo ciepło. No kochani, no i my zaczynamy nasze wakacje. To są tak naprawdę nasze pierwsze wakacje od 6 lat, można powiedzieć, bez dzieci. Kiedy przyjechaliśmy, będziemy się naprawdę chilloutować. Ja wziąłem urlop, także zamierzamy tu spędzić sobie 4 noce na Zakynthos. Pewnie będziemy bardziej aktywnie to robić, aniżeli byśmy robili z dziećmi. Zapraszamy Was. Kilka filmów na pewno dla Was nagramy z jakich hotelu oczywiście. Miejsca, gdzie będziemy jedli, na pewno jakieś tawerny. Może gdzieś jak popłyniemy albo pojedziemy na wycieczkę, bo też myślimy, żeby wypożyczyć samochód na jeden dzień. No i na pewno ja przygotowałem już dla Was film z lotu tutaj. Jak to można fajnie, łatwo zrobić, prosto i w sumie to można szybciej tu się dostać tak naprawdę, jeżeli się mieszka dość niedaleko jakiegoś lotniska, niż nad Polskie Morze. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przez najbliższy czas będziemy publikować i wrzucać dla Was filmy ze Słonecznego Zakynthos. Zaraz jeszcze oczywiście pójdę na basen, zobaczę na basenie, jaka tam jest temperatura wody, a basen jest, widziałem, duży u nas w hotelu, także
Także może być trochę zimniejszy. Wchodzimy już z plaży. I tutaj przed plażą są leżaczki z parasolem. Można sobie wynająć za 15 euro dwa leżaki i parasol. Także no taka z tego co czytałem w tym roku, to jest cena rozsądna, bym powiedział. Tak? No właśnie czytałem na przykład, że w Albanii to od, zależy gdzie, ale od, tak od 10 do 40 euro. Nie? W Albanii? No. Więc mam nadzieję, że my polecimy, bo niedługo lecimy też do Albanii ogólnie, po nas nasza wycieczka. Pewnie jak skończymy właśnie filmy stąd, to mam nadzieję, że oni będą te ceny posezonowe raczej robić. 10 powiedzmy, nie? No. Ale są miejsca podobno, że 40. No a gdzie w jakichś tam miejscach, na jakichś wyspach. Tutaj chyba też na Zakręcie to po 50 euro nawet. Po 80 euro w niektórych miejscach, także 80? Można sobie samemu kupić leżaki. I ten. No, fajnie było, poplażowaliśmy, trochę popływaliśmy. Idziemy teraz na basenik. Właśnie, to wyspa się nazywa Stani. Plaża, nie wyspa. I zobaczcie, to jest właśnie sklep, w którym kupiliśmy. I po polsku mamy wszystko, co tu można kupić. Także... Darmowe wejście. Aha, no tak. Darmowe wejście. No właśnie. Tawerna. Tu jest ten sklep właśnie. Sklep, tawerna przy samej plaży. Zobaczcie, tu jest sklep, tu tawerna, a tu macie już plażę tam. Także tak to... Tak to w skrócie wygląda. Tu właśnie macie informację o tym, co prawda przy śmietniku, ale że to jest właśnie ta taka plaża Staniec, gdzie się rodzą żółwiki, kareta i jest parking jeszcze. Zobaczcie sami. Quadem też można zaparkować na parkingu jak coś. Nie tylko samochodem. A tutaj zobaczcie jakie piękne opuncje rosną na kaktusie. Nie, już chyba dojrzałe są, co nie? Ale ja się do tego nie dotykam. O, tu kolejni na kładzie. No, może my też wypożyczymy sobie kłada. Teraz pójdziemy na miasto, się zobaczymy jakie są opcje, się zastanowimy. Panie, jeszcze kilka słów o pogodzie. Jest cieplutko, słonecznie. Dzisiaj było 30 stopni. W sumie w Warszawie jak wylatywaliśmy było 33, a widziałem, że maksymalnie 35, także nawet w Warszawie cieplej. Ale tutaj właśnie gorąco też, ale jak się przyszło na plaży to taki wiaterek był, więc było bardzo, bardzo przyjemnie. Woda, tak jak widzieliście, 30,5, 31 stopni, także bardzo, bardzo ciepła. No i jeszcze na pewno chciałem poruszyć temat pożarów, bo tutaj na Zakynthos nie jestem pewien, czy by, w każdym razie teraz na pewno ich nie ma. Nie widać tutaj, nic się takiego nie dzieje. Leciliśmy też nad Korfu, tam też nic się nie działo, a wiem, że wcześniej się działo, także możecie być spokojni, aktualnie tutaj nic nie ma. W najbliższych dniach tutaj na Zakęto, z tego co widzę, ma być właśnie jakieś tam 30, 31, 32 stopnie. Codziennie taka sama, stała pogoda. Ciekawe, czy właśnie wiatr będzie się tylko różnił. Zobaczymy, przekonamy się o tym. W każdym razie zamierzamy korzystać bardzo z tej pogody. Zmierzamy już w stronę domu, więc zaraz jeszcze pójdę na ten bazen, tak jak obiecałem. Zobaczymy, jaka temperatura wody jest. No, mamy taki basenik 2,30 hotelowy, dość duży, głębokość. I jaką mamy temperaturę wody? Zobaczmy. 34 stopnia, także cieplutko. Tu po tej stronie basen mamy 1,40 m, 1,50 m, 3,20 m. No i Ewelina już właśnie testuje, płynie tu do mnie. Ja też na pewno zaraz chętnie wskoczę. Jak basenik? Super. Cieplutka woda? Tak. Ona to skakuje. Nie ma czasu do stracenia. Dobra. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście. A może byliście już na Zakynthos, bądź się wybieracie. Może macie jakieś polecaki, dajcie znać w komentarzu, co tu warto zrobić, co zobaczyć. Jeszcze na pewno chętnie sprawdzimy. Będziemy kilka dni, tak jak mówiłem, także chętnie zobaczymy. I dajcie znać, co byście chcieli, żebyśmy nagrali. Na pewno, tak jak mówiłem, mamy w planach nagrać hotel, w którym jesteśmy. Jakieś miejsce, tawernę, knajpę, może jakąś wycieczkę, na którą pojedziemy. Może jeszcze tą pogodę na koniec zrobię, także to na pewno Wam nagramy, plus lot tutaj od domu, od wyjścia z domu do bycia tutaj w hotelu. To taki ciekawy film, bo powiem szczerze, że bardzo nam to sprawnie poszło. No i później może powiem. Dajcie znać, co jeszcze byście chętnie tutaj obejrzeli z naszego wyjazdu na Zakynthos. A tymczasem wskakujemy do basenu. Trzymajcie się, pozdrawiam, miłego dnia i wieczoru. Pozdrawiam, hej!